Cześć, witajcie moi drodzy rewolucjoniści. Z tej strony Skorpi, witam was w trzecim odcinku z Assassin's Creed'a Unity. Może kierujemy się już w stronę misji, jeśli po prostu można. Troszkę laguje. Opinie bardzo pozytywne co do tej gry. Że ją nagrywam, że mógłbym więcej odcinków wrzucić. Niektórzy nawet chcą, żebym wrzucał dwugodzinne odcinki, ale chyba ich z lepsza podgrzało, żebym ja coś takiego robił. To jest trochę poza mój wykres, mój zakres po prostu nagrywania materiałów. To jest troszkę też niedorzeczne, jak dla mnie. Jak będzie możliwość, to się nagra, ale no nie możecie wymagać ode mnie cudów, jak na dzień dzisiejszy. Jak widzicie... O, żeż kurde. Już zlagowało. O kurde. Dobra, trzeba uciekać tak, bo inaczej nie da rady. Ała! Kurde, moja dupa! Nie wymyta! Co oni mi zrobili? Ło, dobra. Teraz jedynie nam parkour pomoże. I uciekniemy z birą. Jezu, ale tnie teraz nieziemsko. O, chyba już widziałem tą drogę. Tak, to było w demówce bodajże. Ło! Takiej skoczności to jeszcze nie widziałem. Proszę, proszę. O, jeszcze nie ma tej gilotyny, która tu będzie stała. O kurde, to tak... Dlaczego tak tnie? Chce mnie chyba gra dzisiaj wkurzyć. Bo humor mam dobry. Dobra. Aha, stoper sobie muszę włączyć, bo kurde, teraz frapsem to nagrywam i wiecie, jest taka sytuacja, że nie mam tam czasu, a ja sobie muszę mieć jakiś czas ustalony, bo inaczej będzie kiepsko. Dobra. LOL! Widzieliście to? Ardo jak się wbił w ten daszek i jakiego... Wrył skoka wiary. Nie no, epickie. Epicko zbugowane, rzecz jasna. Oczywiście też zaliczę do misji do takiej serii, gdzie będę wykrywał glitche i bugi w tej grze. Dobra, jesteśmy już tu przed naszą misją fabularną. Trochę laguje, ale ale nie jest źle też. Nie wolno narzekać. Inaczej by było jeszcze gorzej. Aha. Trzeba kupić umiejętności. Aha, dobra, czyli teraz musimy sobie kupić coś. Sklep, ale to chyba nie to. Czekaj, a gdzie są nasze umiejętności? Misje trybu współpracy. Paryskie opowieści. Czekaj. Aha, te misje trybu współpracy. Nie wiem jak to ogarnąć w ogóle. Remont. Punkty widokowe w 4%. A gdzie to. A nasze umiejętności gdzie są? Baza danych. Nie. To chyba raczej sekcje. Nie, to nam nie pomoże. Tu tym bardziej nam to nie pomoże. No nie wiem co mam robić. Jak ja mam sobie podnieść te umiejętności? No, może mapa nam powie. Jak mapa tu wygląda? No proszę, proszę. To jest nasz Paryż. Czy to jest, nie wiem, jakby taka mniejsza część Paryżu, bo zakładam, że ten Paryż będzie w pizdu duży. Dobra, jak to sobie powiększyć i oddalić? Tu...
To jestem ja. Tu jest misja fabularna. Sklep. To może... A gdzie możemy sobie te umiejętności ulepszyć? Zamknięta skrzynia, łamigłówka paryskie opowieści. Gdzie to wszystko jeszcze jest? Artefakt. Ale to może jak będziemy grać w trybie kooperacji. Może pójdziemy do tego sklepu. Bardziej. Najpierw sklep. A potem się to jakoś ogarnie. Content de vous voir ici. Dzień dobry. Gdzie mam w ogóle hajsy? Od tego zacznijmy. Gdzie mi pisze, jakie mam hajsy? Przedmioty użytkowe. Aha. Bomba dymna, petarda pułkowa, lekarstwo i to wszystko? Ale słabo. A mam jakiś inny, lepszy sklep? Nie słabcie mnie nawet. Wy mnie nawet nie słabcie. No i właśnie już wzrosł poziom trudności, a ja kurczę, nie wiem jak sobie z tym jakoś poradzić. Nie wiem. Najlepiej by było, jakbym właśnie odświeżył punkt widokowy. Nie wiem czemu, ale tak po prostu myślę, że może to by w jakimś stopniu pomogło w odświeżeniu mapy. To ujmę, bo widać, że no trzeba będzie to zrobić. No dlatego trzeba będzie też to odświeżyć. Dobra, sobie odświeżymy ten punkt widokowy. No to nie zrobimy tego, bo... Tak, misja o wysokim poziomie. Kup umiejętności, ale gdzie mam kupić te skille? Czekaj, wskaźnik. Jeszcze raz może jakoś... sklep, ale to chyba to w tym nam nie pomoże. Baza danych, Uplay, ustawienia, nowicjusze. A dobra. Chyba trzeba będzie to zrobić. Nie wiem, tak po prostu już z góry zakładam, że to już sobie założę. Już to mi się ogarnęło. Ale to wiecie, muszę to sobie ogarnąć też na stronie internetowej. A tu na to czasu nie mam. Teraz przydałoby się ten punkt widokowy nasz odświeżyć. Tylko jak ja się tu wesprę, damy radę, tak? O, pewnie, że damy radę. A dlaczego by Arno nie dał rady? Jaki parkour, no nie. Totalne mistrzostwo. A, chyba trzeba będzie to tak zrobić. Dokładnie. Innego sposobu nie widzimy na to. Okej, okay, jeszcze z 95 metrów. Nie ma żadnego stogu siana. Trzeba będzie się tak dostać. O kurde. Ale serio, teraz to pizga lagami. Nie, ja będę musiał jeszcze przeglądarkę zaraz włączyć. Jak się to nie uspokoi w tej chwili. O kurde. Dobra. Doskoczymy tam? Czekaj, ja bym tam doskoczył. Ło! Ła! Czemuś ty to... Czemu ja żem w ogóle tak to zrobił? Ale mi odbija. Sorry. Naprawdę. Nie miałem tak w planach. Ale tak musiało pewnie wyjść. Czekaj, jak użyć lekarstwa? Czekaj, pewnie RB teraz muszę. A, tak jest przybliżenie.
Kurde, chcę się jakoś podleczyć. Aha, dobra, to było głupie. Tak w sumie nie miało być nawet. Kurde, chcę się podleczyć, halo. Chcę się podleczyć. Nie mówcie, że to jest właśnie Notre Dame, ale raczej wątpię. Dobra, spinaj się. Można skakać? Pewnie można. Ciekawe, którą strzałką się mogę podleczyć. O! I jak, kurde, w Asasynie dwójce, Brotherhoodzie i Revelations. Jest gicior. Okej, okay. Synchronizujmy się z tym punktem. Co nam da takie synchronizowanie. Bo żeśmy się w tym miejscu zrozpili mniej więcej, to po prostu tutaj rozpoczynamy to wszystko. No i dobra, zobaczymy co nam to dało. No tak, skrzynie tu, tu coś. Moment, obejrzyjmy się dokładniej. W ogóle najlepiej będzie tak to zrobić. Tu mamy inny sklep. Tu byliśmy przy tym sklepie. Tu jeszcze są ze trzy sklepy. No to można poprzeglądać je wszystkie. Dobra, fajnie, że mamy plądrować to, żeby hajs mieć. Ale mnie chodzi teraz o sklep w tej chwili. Przejdziemy się do tego sklepu, bo mam najbliżej, tak naprawdę. Teraz, gdzie są stogi siana? Pewnie tu będzie jeden, bo widzę. Okej, udało się. Pięknie. Dobra, teraz z tego sklepu przemierzylibyśmy drogę. Najpierw właśnie kwestia, jak my się tam dostaniemy bez problemu. Podnieść tą skrzynię? Szczerze mówiąc, kusiłoby mnie do tego. Co my tu mamy? Okej, 100 fliwrów? Nie wiem, nie pamiętam tej waluty. Fliwry chyba to są. Te francuskie. O lol, lol, widzicie to? Co ta gra odwala? O kurde. No, na szczęście nic się nam takiego poważniejszego nie stało. Chciałem po prostu taki skład odwalić. Dobra, lagowało i laguje. Dobra, siema. A daj tylko przedmioty użytkowe. Uzupełnij wszystko. A uzupełnimy. Okej, okay. Daliśmy radę. No i co dalej? Chyba będę musiał do kolejnego sklepu węszyć się jakoś. Jak w tych sklepach będzie wszystko to samo, no to będzie ciężko w ogóle o jakikolwiek sprzęt i umiejętność. To przede wszystkim umiejętność będzie istotna. Kurde, ale troszkę będą mi te lagi jednak przeszkadzać w tej grze. No tu zwłaszcza kiedy są to tysiące ludzi. LOL! Widzicie to? LOL! Co ten Ardo odwala? Dobra, dotrzemy jakoś. Jakoś dotrzemy. Okej, okay. Są nasze drzewka. Miło, naprawdę. Zadbali o to, żeby były te drzewa. Ale jest nasz wzbogacony parkour. To mi się najlepiej podoba w tej grze. Ło. Aha,
Lol. Widzieliście to. Kurde, ale przycina teraz. Klatkuje w cholerę. O kurde. Dobra, teraz klatkuje w cholerę. Muszę przyznać. Dobra, musicie mnie. Co tu masz? Też masz tylko przedmioty użytkowe, to słabo. I ostatni sklep przyjrzymy. Chyba, że już wszystkie zobaczyliśmy, jakie w ogóle istnieją. Nie, jeszcze jest ten sklep. A to co to za skrzynie nomad? Dobra. Idziemy tam, idziemy. O kurde. To żeśmy sobie teraz wywołali zamieszanie. O kurde. Jakoś damy radę się schować? To będzie niemożliwe. Jak dla nas. Czekaj, tu mamy jeszcze windę. Nabijaliśmy im wystarczająco, na tyle wystarczająco, żeby po prostu już nas nie znaleźli. Dobra, mogę w końcu zrobić to co trzeba. Pewnie masz to samo, nie? Zajebiście. Nic innego nie macie. To nie mam. Nie mam jak sobie skill wbić, to jest jedno. Drugie, nie mam jak to zrobić, no to kuźwa. Jak ja mam zacząć z tą misją fabularną? Zaraz się dowiemy, tylko trzeba sobie dojść do tej misji już. Kurde. Nie wiem jak tak bardzo by cięło. Jak często. Okej. Dobra. Jeb, jeb, jakie ślizgi, kurde. Ale zabawa jest. Parkour. Dobra, już daleko. Jeszcze trochę poskaczemy. Dobra. Już jesteśmy prawie na miejscu. Może skok wiary dla ścisłości. Tak jest. Dobra. No trudno, mamy wyrąbane na to, ale jeszcze bym tak na mapę zobaczył szybko, rzucił okiem, co tu byłoby można zrobić. Szybka podróż, a to są nasze szybkie podróże, to fajnie. Pont Nov, Las Dauphin, tak patrzę, poziom trudności max 1 graczy. Łamigłówka, max 1 gracz. Tutaj 1 gracz. Słabo. Tu też dla jednego gracza. Ciekawe, gdzie będą misje dla kooperacji. Od tego zacznijmy. Dobra. To. No cóż, trzeba będzie to zacząć. Próbowałem wszystkiego. No to gramy, no. Okej. Okay. Trochę się przechadzaliśmy, nie ma co. Ale przynajmniej zobaczyliśmy, odświeżyliśmy sobie punkt. I suppose a simple address would be too mundane. Okej, okay, idziemy. Trzeba zbadać wnętrze. Kurde, ale... Niech tak nie tnie, no. Kurde, serio? Nie gadajcie. To mi będzie lagowało. Dobra.
Ale nie przyczepiaj mi się. Masz się wspinać, kurde. Ogarnij się, w końcu Armo. Dobra, idzie. Idzie wspinaczka. Dobra, chyba teraz tutaj, mniej więcej tu mamy wejść. Dobra. Ale ładnie to wygląda. To mogłoby przestać już lagować. Mam, chyba będę musiał przeglądarkę wyłączyć, bo mi to przeszkadza strasznie, więc moment. No dobra. Myślę, że tym razem już to będzie działało jak należy. Albo i nie, jeszcze będzie to działało, zapewne. What am I supposed to do with this medallion? No właśnie, co my mamy z tym zrobić? Może tu? Kurde, pomóżcie, ulicho. Może tu mamy wejść? No, tak przewiduję, bo podejrzewam, ale powiedział. Ale widzę, że tu trzeba będzie parki wykorzystać najzwyklej. Perhaps the sunbeam. O. Dobra, na stół. O kurde. Nie przesadzasz? Jaki Arno jest hardcore. Totalny. Jeszcze raz. O, tam, tam idziemy. What's the light supposed to illuminate? Okej. Co, illuminatif? Ja bym wolał nie, ale okej. No wspinaj, że się po tych żyrandolach, a nie rób, kurde, jakiś tu scen. Jezu, on chyba będzie pół godziny się tam dostawał. Dobra, udało się w końcu. I co tu mamy do zrobienia? No, dajesz. O kurde. Co to się zrobiło? Tutaj bez jaj. Żyrandory opadają. Jakim wałem? Co dalej mam robić, bo ja już nie wiem. O kurde, to chyba na czas. To chyba na czas. O kurde. Szybko, szybko. Szybciutko. Aha. I co dalej? Bo nie czaję już. Totalnie. Po co żeśmy się tam zlecieli? Skoczyli? Hm? Dobre pytanie, powiem wam szczerze. W cholerę dobre. Co nam to daje? O. Ha. Hmm. Dobre. Może to jest grobowiec asasynów? Took you long enough, pisspot. What is this place? The sanctuary. Place we can train and prepare away from the eyes of our enemies. Didn't we just escape from a dungeon? It's not a dungeon. It's a nerve center. In these tunnels we can get anywhere dobra, in the city. Daj mi zakręcić na pój. We have eyes everywhere. Really? Dobra. Seems visibility would be a problem. Wouldn't you prefer something with a view? This place has served us well for 600 years, pisspot. Mm-hmm. And how long were you standing in the dark waiting for me? Not long. Guillaume spotted you from the bell tower. Well, it was quite the entrance. Are you mocking me? No, no. God's truth. Very theatrical. Shut up. We're here. The candidate will approach. Kandydant? Okay. Już się zbliżam. I kto się to odezwie? Anna Maria Wesołowska? Artur Lipiński? A może jedno i drugie? O, nieźle. Jakiś trybunał. Tak mi to wygląda. So, the son of Charles Dorion returns to us.
Belek thought you wouldn't come. What changed your mind? I'm tired of running from my failures. Monsieur de Lassay, my father. I want to make it right. The death of Grandmaster de Lassay weighs on you. Why? Did you wield the blade yourself? Does it matter? The blame still lies with me. Inna the Nubahu tukilu kailai. Hal anta muta akidon min? Anna kadalek. Inna ukadnira ala muajati el muhakama. Seyekunu jaidan. Very well. Out of the dark you come into the light. From the light you will return to the dark. Are you prepared to travel the Eagle's path? If that's a fancy way of asking, do I want your help? Yes. Then drink. Co mam wypić? Wódkę? Panamską? Ech. Będę wam pił wasze szczochy? Dobra. Co ja to wam pić? Krew? Znowu się muszę napić. O kurde, ale ścięło. Dobra, dudlaj to! Ło! Ale schizy! O kurde, takich schiz to nawet Desmond nie miał. O kurde. Ciekawe, co mu teraz zrobili. On ma takie schizy. O, i mam iść, jak miło. Mogę iść szybciej? Nie. Muszę iść. What's happening? O kurde. What the fuck? Dlaczego to tak... Nie czaję. O co to kaman? O kurde, ale leży. Mortis. Dobra, cieszę się. Niezmiernie. Aha, może nam skoczyć. O kurde! Nie! Nie wierzę, co on zrobił. Ale dupnął. Ależ dupnął. Kurde, a to tutaj się wszystko to wydarzyło. Can I go with you, father? Courage, my boy. You wait just here. I will return when this hand. Father! Where is that boy? We should be well away. Father, it's me! I'm here! Własnej myśli nie słyszę, ale okej. Kurde, to się odprawia. Aż po prostu nie mogę w to uwierzyć. O kurde. Takie schody. Nie przesadzacie już z tą próbą? Dobra, nie będę. Uważać! Żyjemy. Da, trzeba dalej zwinąć. Father, look out! No! O ty. A? Co jest? O, jakiś list. Polecony. Pewnie to jest ten sam, który wrzucił pod te drzwi. No tak. To by tłumaczyło wszystko. Ja biegnę za tym asasynem. Ja wiem, kto to jest, ale wam go nie zdradzę. Haven't you done enough to repay your father's kindness? O kurde. Nie, teraz to są już naprawdę epickie skrzydła. Monsieur de Lassay will see it the instant he returns. Dobra, parkour liczy się zawsze. Tu nie ma lagów. Muszę przyznać, tu nie ladzi. Trudniejsza przestrzeń. No spinaj się, no. Kurde, co ty odwalasz? I found that in four of my father's stable. Idzie dalej. I didn't know. Neither did my father. Truly. Aha. Kurde. What the fuck?
Ile tu cieni jest? Co to w ogóle ma znaczyć? Było. Dlaczego mnie zdesynchronizowało? Aha, no dobra. No sorry za mój błąd. Ja muszę go zabić tak, żebym nie dał się wykryć. Bo on inaczej mnie... No kurde, puszczać mnie. Nie, no nie puszczą mnie. No ja... Puścić mnie! Dla mnie to było paranoiczne, ponad paranoiczne, że se po prostu, kurde, wbił mi ostrze i zadowolony z życia. Nie, po prostu by podrzało. A my musimy zrobić to, co on nam robił w sumie. Więc odpłacimy mu się stokrotnie. Poczuł to, tak on to poczuł przed chwilą. Tak w sumie ja. LOL! What? Kim? Co to było? Nie dowierzam po prostu, nie dowierzam. These are the words spoken by our ancestors. The words that lay at the heart of our creed. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the brotherhood. No, to są te trzy zasady. Let these tenets be branded upon your mind. Follow them and be uplifted. Break them. At your peril. Right. Już jesteśmy asasynami. Oh no you. Dawaj ostrze. Dziękuję. No, ja mam nadzieję. Arno Dorian is dead. He has been culled from this world. The sins and failures turned to dust. Tonight he is reborn. A novice of the Assassin Brotherhood. Ale zajebiste. Jakbym widział Ezio. Tak. Jakbym jego widział tam. Dobra, mniejsza z tym. On się tu nie liczy, to nie są już te czasy. Ale ceremonia. Kurde. No normalnie jakbym Harry się najarał. Koki, haszu, może jeszcze nefredonu, amfetaminy, wszystkiego naraz. Z domieszką, kurde, LSD. No to już normalnie... Rytuał 31 wieku. Dobra, jedziemy. O, i druga sekwencja już zakończona. Bardzo mi miło. A tak szybko? W chuj szybko. Sorry, że zaklnąłem, ale druga sekwencja tak krótko? Składająca się z jednej misji? Se żartujecie? Are you serious? O, może teraz już będzie tryb kooperacji? Co wy na to? Ja tak przypuszczam. Się muszę za to jeszcze napić. Za zdrowie Arno Doriana, który już nie żyje. Welcome back. Siema. Now that you've experienced life as an assassin, are you willing to pick up the fight and join us? Deacon, load the file. Okay. Coming up. We looked at a media file from Abdergo last month, and the information it contains is astounding. But we won't share these things with just anyone. By pressing play, you'll be joining the Assassins. If you want to fight the Templar menace, if you're willing to save civilization from Abstergo's clutches, press play, sit back, and ready yourself for the truth. Już? Mam nacisnąć? Good choice. Welcome to the Assassins, initiate. Oluj. Też zostaliśmy asasynami.
Tylko nie wiadomo, kim jest ta współczesna postać. Abstergo Industries, Oluju. Aha. Aha. In the 1950s, it was theorized that human DNA worked via the triple helix model. Some years later, the work of Crick and Watson demolished this theory in favor of the double helix. Today, we know the double helix to be indisputably the basis of all life. So why did the triple helix theory gain so much traction? Why did Rosalind Franklin's X-rays seem to confirm it? It turns out that their initial samples had been taken from small traces of precursor DNA, the rare genes of an ancient race embedded in our arm. Czemu ja się uczyłem biologii? That triple helix DNA is the foundation of the precursor genome. It is the genetic Rosetta Stone of our age. If we can crack it open, if we can sequence the full precursor genome, there is no limit to the knowledge we will gain. Using Animus technology, precursor history will be open to us for the first time ever. Ancient languages will be unlocked, and ancient technology will be ours for the taking. Imagine what will be possible if we master the technology that underpins the pieces of Eden. Such discoveries would surpass 100-fold the splitting of the atom. Last year, we located a rich sample of precursor DNA in a donor whose genes contained human and precursor DNA at an incredible 25-to-1 ratio. Our work will begin with this sample. Our goal is to unravel the triple helix, sequence the precursor genome, and change the world for the better, forever. Welcome to the Phoenix Project. What the fuck? Głębsza biologia, no, kurde, nie wierzę w takie cuda. W ogóle czy coś takiego istnieje? Helisa? So, this is where we stand. Last year, Abstergo acquired the body of a man we call a Sage, one of a rare breed of humans with a surplus of ancient DNA. This sparked a search for more Sages, in the present and in the past. The more Abstergo finds, the closer they get to their final goal. We've blocked their recent attempts to find more, but Abstergo will not stop looking until they sequence a full precursor genome. So, why Arno Dorian? Why chase an assassin through the French Revolution? It turns out, at some point in his life, Arno came into contact with another Sage. Uh-huh. We need you to find out when and where these meetings took place. If Arno was present for this Sage's death, it might lead Abstergo straight to his body. Naturally, we'd like to find it first. This is where you come in. It won't be simple. Genetic memory must be tackled in sequence to keep the data stable. But we're confident you're up to the task. And you won't be alone. Other initiates, assassins just like you, are doing their part to end this fight. If yes. You need more training, more experience, you can call them for help. Sorry, że przerywam. Ale podjar musi być podwójny. Loading the next sequence. Jest! Już mamy tryb kooperacji. Tu może skończymy odcinek. Bo uważam, że zamykam już rozdział trybu single player. I może coś trochę, znaczy oczywiście go nie zamykam na stałe, ale zakładam, że no warto by było już zacząć coś z kooperacją również. No nie. The more time you spend with Arno, the more data will have to increase your synchronization with him. Aha. And to activate his abilities. Here. I już ma skillę. Dobra. Świetnie, walka wręcz na dystans, niewidzialność, zdrowie. Walka wręcz. A ile mamy? 4. Czekaj. Atak oszałamiający. Aha, podczas walki przytrzymaj A. Na dystans. Tu mamy pistolety. O! Czekaj, to jest to za drogie. Bomby sakiewka. Ale fajnie pokazali. Coś typu Infamous, powiem szczerze. Tak na ten przykład bym dał. Granaty ogłuszające. O kurde. Ale robi. Niewidzialność. A
Tu trzeba sekwencje wszystkie pokończyć, jak nie mam uczęść ślusarza. O, to by też było przydatne, ale jest tu dużo po prostu. O nie, to muszę kupić. To jest kuźwa obowiązkowe. To jest kuźwa obowiązkowe. No przykro mi, ale nie, to musi się liczyć. Jak najbardziej. Tak, kupujemy tego skilla. Jak najbardziej. Double kill musi być. To jest podstawa każdego nowicjusza nawet, kuźwa. Żeby miał takie umiejętności. Dobra, tu jeszcze nas niestety nie stać na takie rzeczy, ale to może już... While you've been busy, I had Deacon do some poking around in Arno's memories. Uh-huh. Seems he was a busy guy. See that symbol? That's a co-op mission. I play a lot of games multiplayer. I don't know about you, but I thought you'd like to mix it up a little. These are missions Arno ran with his assassin buddies, so they'll give you an idea of what our organization's about. Just walk into the glitch and you'll get all the details. I've marked them on your map. Nieźle. Dobra, mamy broń. Do ładowania i umiejętności. Aktywne umiejętności. Aha, i to są te umiejętności w trybie koopa. Aktywne umiejętności, no niestety zablokowane. Aktywne doładowanie. Wybrać. No to zostawię sobie na razie to. Albo to najlepiej, to jest z tych na pewno bonusowych. Aktywna umiejętność. Wyposażenie. O, i ta można tutaj fajnie ubrać naszego asasyna. To jeszcze to zrobimy. Aha, jest kosztowne wszystko. Odbierz to w Uplay. Aha. I gdzie ja to mogę odebrać? Hm? Czekaj. Czekaj, podsumowanie. Osiągnięcia. Ale jak ja to mogę odebrać? Hm? A to pewnie musiałbym to potem. Zbierze 80 kart. To jest. Błękit, utopijny błękit. Może znajdziemy jakieś zatysiaki. To są kuźwa, to trzeba będzie te. Co to za waluty? Nie wiem, kurde. Ale no ostro. O, są te nasze dostępne. O kurde, a! Jaki świecący żółć. No nie, nie pasuje. Ni trochę. Dobra, tak się zastanawiam teraz, który kolor ubrać w siebie. Ło, jaki dziki ogień, no faktycznie. Zimowe róże. Może wezmę lepiej taki kolor, który nie będzie po prostu raził w oczy. A może to weźmiemy, albo czekajcie, zastanawiam się. Coś białego. O, to weźmiemy, tak szczerze mówiąc. A, jak on wygląda? Like a boss, no kurde nie. Jest giciora, głowa. O, tu można głowę zmienić. O, jaka pelerynka. O, można kupić i już zmienić. Prosty kaptur. Ręcznie szyty kaptur z sankiulotów, ale to nie pasuje na niego, wybiorę sobie. Zastanawiam teraz, co założyć na niego. Ręcznie wykonuję kaptur burżuja. O, jeszcze poprawia zdrowie, niewidzialność. Nieźle, nieźle. Zastanawiam się, co nałożyć. Kurde, cholera jest tych kapturów. Można zhakować, jak miło, ale nie chce mi się ryzykować. Jakie to wszystko drogie. Kurde. Niesamowite. O, czekaj. Weź na pokaż łeb. Aha.
Nieźle. Ciekawe. Aha, fajnie. Trzeba byłoby w to zagrać. To jeszcze modyfikatory to są. Nieźle, no kurde. Postaraliście się z tym kustomizacją postaci. No nie ma co. Tu trzeba wam przyznać. Ale muszę w końcu wybrać, bo zaraz oszaleję. 35. Napoleoński kaptur. Trzeba wybrać, no bo nie można w tym siedzieć pół godziny. Ja bym sobie właśnie wziął taką pelerynę z tym trójkątnym czymś. Tylko gdzie to jest? Gdzieś to miałem. O! Ale nie, tak to trochę głupio wygląda. Zaraz to wybiorę w końcu. Nie będzie problemu. To jest oryginalne. Ale bym mu zmienił w końcu. Czekaj, pokażę ja. Pokażę ja. To jest dla muszkietera. Dobra, damy mu taką pelerynę. Nie jest zła. Aby napiły. Świetnie. Trochę jeszcze odcinek potrwa, bo tu trzeba dobrze, fajnie tego naszego Arno wystroić. O. Ale fajnie, wszystko to na serio będzie działało. Surdut jaki? W cholerę. Niestety w większości zablokowane. No szkoda. To nie, wybierzemy coś sobie. Co tu z rapieżnika? O! To by było nawet nie głupie. Czas wykrywa. No to nieźle wygląda. Ale to w sumie nawet by zdecydowanie. Weźmiemy to. Żeby było po kozacku. Tak, żeby było po kozacku. Przed ramiona. Teraz jak mają wyglądać. Rapieżne. O, średniowieczne karwasze. Fajnie by to wyglądało. Zastanawiam się jeszcze. Dajcie mi moment. Dam wam znać, jak to potem to wszystko wygląda, ile to trzeba wydać. Dobra, to z Uplaya trzeba to będzie odebrać. Kandyjskie. Ale weźmiemy właśnie sobie te średniowieczne. To fajnie wyglądają. Według mnie. Pas można zmienić. Kurde, nie, po prostu nie wierzę. Ja w to po prostu nie mogę uwierzyć. Pasek też może być do wyglądu. Nie jest zły. Kurde. Niesamowite. Nogi jeszcze możemy podrasować. A tu już nas za bardzo no, stać nie da. A buty. A to są stroje. O kurde. A jest właśnie ten strój. Szyja. A można je podlokowywać. Nieźle. Nieźle, tu jest Ezio, Edward, Connor. Thomas de Carnelion. I tutaj strój mistrza asasynów. O. A, czyli to jak odblokujemy wszystkie sekwencje, to będziemy mieli wtedy ten strój. Nieźle, nieźle. Bellek. Aha. Ukończ trzecie wspomnienie. Sekwencji siódmej. A, to wtedy to odblokujemy. I teraz te nogi jeszcze zrobimy. I skończymy może odcinek, bo
wiemy, czy to raczej już nie wchodzi w grę, to może dajmy te bryczasy burżuja. No i fajnie wszystko to wygląda. Naprawdę na zaawansowanym to poziomie wygląda. No, nic dodać, nic ująć. Odcinek zajebisty. Tyle powiem. Broni. A broni... O, broni to już nie kupimy. Niestety. Bardziej się wzięliśmy za kustomizację. Drzewcowa, ciężka. Ja będę bardziej w ciężką właśnie szedł. Tak po prostu sobie postanowiłem. Tylko patrzę, jakie tu są bronie. Kurde. Po prostu wierzyć mi się to nie chce, że to tak wszystko wygląda na takim poziomie. Kilof, jak miło. A nie będziemy grać w Minecrafty, mam nadzieję. Jakie rewolwery. No proszę, ja was. Pistolety Arlo. Aha, trzeba byłoby zhakować. Ale niestety nas już nie stać na nic. Muszkiety jakie tu są. O. Dobra. Nie mamy jeszcze takiego skilla. Dobra. Skończymy w tym miejscu odcinek. Jestem naprawdę pod wrażeniem. No nie wiem, co ja mam po prostu mówić. Gra teraz... Teraz, po tym odcinku, będzie można już uznać, że odblokowaliśmy tryb kooperacji. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I może jeszcze pogonimy jakiegoś typa, bo mi się nie podoba, a go złapiemy. I właśnie wtedy się pożegnamy. Czekaj, no znajdziemy. Dogonimy typa. Dogonimy typa. O, jak się wyrąbał. Tu laguje trochę. Nic na to nie poradzimy. Ale tu dogonimy typa. Co uciekasz? Co uciekasz? Zaraz cię złapiemy. No co z nim? Aha, nie wiem, czy dobrze trafiłem. Ale fajnie to wszystko wygląda. Ło! Ło! Rybie. To jest chyba ich poziom trudności tam na górze. Trochę niżej i pasek HP. Świetnie! Po prostu świetnie! Wróciliście do tego, co było w Asasynie. Chyba... Brotherhood i Revelations. O kurde. Dobra, trochę nam się oberwało. Dawać, co my tu macie? Przeszukamy ich. Park, miło. Na tym zarabiamy. Świetnie. Można podnieść broń? Nie da się. Trochę kinko. A co z tym kolesiem? Co on tu będzie miał? Możeśmy go ubili. Ty? No zarobimy trochę, trzeba przeszukiwać ich. Dobra, tu już skończmy odcinek, bo już naprawdę odcinek będzie trwał 50 minut, jak nie lepiej. Dobra, się jeszcze wespniemy, no i się pożegnamy. To jeszcze raz dziękuję wam bardzo za obejrzenie trzeciego odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie naturalnie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I czekam na pierwszy odcinek w trybie kooperacji. Trzymajcie się, na razie. Yo!